Hej, 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 dzień dobry i witam was wszystkich bardzo serdecznie w udawanym gamingu. Ja jestem Avres, to jest Wiedźmin 3 i tak jak wspominałem, wysłuchamy tej kłótni. No niby w sumie, tak, czekaj, ty, Priscilla. Jemu? Zwariowałaś? To jest niemożliwe, to je impossible. Aha, okej. Okay. I to o to się obraziłeś, tak? No póki co, to mamy tam bałagan, nie? No nie wiem, nie wiem. A skąd pomysł na kabaret? A ile potrzebujesz? Weź pożyczkę w banku Vivaldich. Oho. Oho. Nie do końca, ale... Jak to mówią, łobuz kocha najmocniej, nie? Po co ci ten miecz? Aha. To brzmi jak fantastyczny plan. Na 100% nie będzie żadnych problemów i kłopotów. Gdzie ja? Tu jest wyjście, dobra. Ogólnie posprzątałem... Posprzątałem nieco w ekwipunku, jak możecie zauważyć. Większość rzeczy z powrotem wrzuciłem do skrzyni. Tylko te jeszcze zbroje wrzucę tutaj też. Tego cechu kota, którą niepotrzebnie wytworzyłem. Ale tak, tak, tak. Powrzucałem trochę tych legend mamy. Generalnie możecie dać znać, proszę, co można zrobić z tymi legendami. Czy to lepiej rozłożyć, sprzedać, co w ogóle można by było z tym zrobić, bo my tego użyć nie użyjemy. Generalnie póki co, no to tylko zalega w magazynie. Także myślę, że dobrym pomysłem byłoby to w jakiś sposób tam wykorzystać. Tylko kurczę, nic mi nie przychodzi do głowy, no bo jeżeli chodzi o rozłożenie tego, no nie ma co się oszukiwać, ale to kosztuje i to niemałe pieniążki, także nie wiem, czy to jest dobry pomysł tak do końca. Czekaj, kurczę, którędy się tam wchodziło, halo? Halo? O, zapukaj. Ahoj!
Tędy? Nie. Tam nie wlezę. Tu nie wlezę. Noże szkurcz. Tam nie wlezę, tam nie wlezę. Ej, czekaj. Jakbyśmy tu wskoczyli? Przedostań się do domu Zeda. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. No. Dzień dobry. Uuu, panie. Co to, jakieś tortury miały miejsce? Hola, hola! Ostatnie życzenie. Dzień dobry. Ahoj! Kurczę, ja robię nie tego od questa, co chciałem. Jezu! Dobrze, że ostatnim uderzeniem chociaż trafiłem. Będzie skrytka. Generalnie chciałem zrobić questa dla tego naszego jaskra, ale no wyszło na to, że jednak kurczę robię coś innego. Odszukaj księgę rachunkową. No to fajno, fajno, tylko kurczę gdzie? Halo, Zed. Gdzie ty masz tą skryjówkę tutaj? Tu nie przelezę. Halo? Kurczę, nie, nie to chciałem zrobić. O, masz. Kurczę, to też nie to chciałem zrobić. Ech, zawsze coś. No weź to. Ty, czemu nie mogę wybrać pochodni? Ej, halo! O co tu kurczę chodzi? No domyślam się, tylko kurczę czego? Weź to podpal, kurczę, ciemno tu jak... No domyślam się, tylko czego idzie? Halo? Art. No. Znalazłem. Przeczytaj. Przeczytaj. Jesus, nie przeczytam. Dobra. Wychodzę, opuszczam lokal. No chciałem pochodnie wybrać. Nie wiem o co chodzi, ale nie chciało przeskoczyć. Kompletnie i totalnie bez sensu. Siemasz, czy ten, Zoltan. Chivas chciałem powiedzieć. Co właściwie robisz? Ej, zagrajmy z nim w Gwinta. Okej.
Słuchaj, każdy się uczy na swoich błędach. Znaczy inaczej, powinien się uczyć na swoich błędach. No tak wyszło. Tak myślałem w sumie. A co wiesz o Wielkiej Czwórce? No to już w sumie teraz to już wszystko jedno. Dobra, grajmy w Gwinto. Dawaj, dawaj. No to grajmy. Może uda się wygrać. Czekaj, czekaj. Czy my mamy coś, co byśmy mogli tutaj wrzucić? W sumie to nie. Ale tu chyba wszystko jest ok. Dobra. Gramy, panie kolego, gramy. Och, pożoga, pięknie. No to ja bym sobie w sumie... To bym wyrzucił. Pięknie. Dobra. To się jeszcze może przydać. To wymieńmy może. I tak nie mamy nic. To mgłę może wymienimy. Jakaś tam katapulta jest. Czekaj, ta pożoga działała jak? Niszczy najsilniejszą kartę lub karty w polu bitwy. Odrzuć po zagraniu. Dobra, czyli zrobimy tak. Zagrajmy sobie tym. Czyli jak zagramy pożogą, to zginie ta karta. To nie chcę. Szkoda mi troszeczkę zagrania tym. Kurczę, pieczone, no. Dobra, zagrajmy to. Ty dziadu jeden. A żeby cię normalnie... Poddaję. No zaraz to zagramy znowu, tak na dobrą sprawę. Tylko czekaj. Tylko czekaj, ja ci zaraz tu pokażę. Szkoda, że tylko jedna. Liczyłem, że będzie ich więcej. No ale dobra, gramy to. I to, proszę ja ciebie. Gramy to. I tego jeszcze jednego. I cyk. I proszę. I myk. No i przeciwnik spasował bardzo fajnie. Oddaj mi to. I mamy po jeden. Dziękuję.
O, weselem, Mirek, miło. Ci zaraz dam, kurczę, zagrywać takie karty. Kolega, kurczę, gdzie przyjacielskie rundy, proszę ja ciebie. Trzaskający mróz, to my to tam. Wiesz co? Co? Czy ja rzuciłem właśnie sam sobie pożogę? Dobra, pasuje, i tak wygraliśmy. Nieważne. Jak mogłem rzucić sam sobie pożogę? No nie wydaje mi się. Dobra, Zoltan, ty, słuchaj. A, Etienne, i po co mi ta karta? Co ja mam z tym niby zrobić? Przecież ja nawet nie gram z Coyatel. Zet nie żyje. Ta afera stała się niebezpieczna. A miał duże uszy. Jeszcze nie znalazłem. A, widzisz. Kim jest Cezar? Ach, to. Szczupak jest królem Pontaru, tak jak lew królem dżungli, tak? A Arawik? Ech. No. Dzięki. No, chcę przeczytać tę książkę, nie mogę jej przeczytać. Chcę zapisać, nie mogę zapisać. O co tu chodzi? Spotkać się z Zoltanem. Dobra, to czekaj, to zróbmy może najpierw. Czekaj. Odzyskaj kartę od Rawika. To czekaj, to najpierw w ten kierunku. Najpierw chcę zrobić. Co? Czyżby tam był jakiś quest poboczny? Ty, czekaj, aż. Nie. Okej. No, takie średnie bym powiedział.
Jaki mostek fajny. Czy przygód to może nie do końca, ale... Ale kart to już jak najbardziej. Wiecie, priorytety. Żyjemy w materialnym świecie, ja jestem materialistką. W sumie, no, sensownie. Gdzieś tu? Nie. Kurczę, tak mi słońce daje, że nie widzę, co tu się dzieje. I znowu mi się nie zmieniło. Ty, weź. Przemedytujmy. Nie możesz tego zrobić, no what? Nie pytałem, tak szczerze mówiąc. A, bo to tutaj, dobra, kumam. Tak trochę na czuja idę, tak szczerze mówiąc. A o co chodzi? Ej, to ten chłopak, co tam to z tymi świniami tam było. Patrzcie, jaką karierę zrobił. Serio? Dobra, zagrajmy. Dawaj, 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 dawaj. Mam nadzieję, że się uda. Bo będzie przypał, jeżeli nie. O, mamy szpiega, spoko. Tych dwóch, spoko. To i ta pożoga. Ja bym wymienił może... Kurde, nic bym nie wymieniał. Nie, nie, nie. Dawaj. Grajmy. Gorzej, że on Nilfgaardem gra. No to ja ci, proszę, ja ciebie zagram tym. Boże, chciałem mrozem zagrać. Co ja zrobiłem najlepszego? Ech. Dobra, zróbmy tak. Chociaż czy to ma sens? A zagrajmy tak. I pyk. Och, pożoga. Dobra, dawaj. Jak to mówią, rozkład jazdy, no to jazda. Ech. Tak średnio bym powiedział. O, i dobrze, że nie zagrałem tego. Dawaj, graj to. Dobrze, że nie zagrałem najpierw trzaskającego mrozu.
No. No, dlaczego? Jakby. Czyli, że to ogólnie najsilniejszą kartę tracę. Niezależnie od tego, czy ona jest moja, czy i. No to już jest słabe. No dobra, wygraliśmy, więc. Już nie ma nad czym się rozwodzić. Boże, jakie to jest bez sensu. Ja muszę czekać specjalnie do jakiejś tam sytuacji, żeby faktycznie ten. To ja bym się nacieszył. O! Teraz to ja chcę kartę. I to już. Daj mi kartę. Nie. Ja bym wziął jeszcze ze dwie. Mogę przejrzeć sobie te? Nie. Nie mogę przeczytać cały czas tej książki. Nie wiem, o co chodzi. Coś się popsuło. Będę musiał chyba zresetować całkowicie grę. Dzień dobry. Gdzieś tu kiedyś były drzwi, znalazłem. Szybki zapis. No i co się tam drzesz? Wszystko jest okej. Okay. Kurczę, ale faktycznie ten... Albo mi się wydaje i po prostu ci przeciwnicy są tacy słabi na tym etapie rozgrywki, ale generalnie no przekozacki jest ten set. Faktycznie na długo, długo nam coś czuję, że starczy. Gdzie tu się idzie? Halo? O, cześć. Jak to obrobimy? Byłoby szybciej. Aha. No okej, okay, dobra. Co? Co? Ano? Tak jak lew królem dżungli. Tak. Nie. No
popatrz, jak szybko się dał przekonać. Dobry. Jak lubię sandacza. Lubię sandacza. Robala? Na bombę dwimerytową. Na petardy. Bo to nie był żart. Zaraz wracam. Przeszukaj piętro. Nope, nie w tym kierunku. Przeszukaj piętro. Żeś cintry. A propos książek, to trzeba będzie zajść do jednego miejsca jeszcze po książkę. O, 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 o. Czyli, że gdzieś tu musi leżeć kluczyk. Znalazłem. O, czekaj, 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 halo, halo. Dziękuję. La 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 la. No popatrz. Dobra, 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 już wiemy, mówiłeś. Patrz, jaki znawca sztuki. Któż by pomyślał? Dobra, kilka rzeczy podniosłem, nie wiem, czy to jest istotne, czy nie. Mam zamknąć te drzwi, czy coś? Nie, wychodzi na to, że nie. Ja wiem, że wy prawdopodobnie nie widzicie za wiele, ale szczerze powiedziawszy, ja również. Także witam w świecie moim. Daj znać Zoltanowi.
Z czego? Nie, no tyle to nie. Czy ja właściwie biję się z nim? Czy ja się z nim tłukę na pięści? Jaki ładny ten mieczek, taki zielony diamencik jakiś tam ma. Znaczy zielony diamencik. Szafir jakiś chyba, tak? Szafiry są zielone. Co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Przecież to było na pięść. I? Ty z nim piłeś. No właśnie, tu do Tris jeszcze mamy się wybrać. Tam u niej chyba ze dwa questy będą, albo trzy. Trzysta orenów. Ja żartuję, pewnie więcej. Mógłbyś sobie tak szybciej podreptać troszeczkę? Posuńcie się, no! Zoltan, idziesz? Ho! O nie! Zoltan przypał. Nope. Też niewiele to na mnie robi wrażenia. To go goń. Na pewno? Czemu jest pokazane, że jest... Aha, na górze jest. Nie wiem, czy nie lepiej byłoby właśnie powalczyć? O, tam jest. Ej! Im wyżej idziesz, tym dłużej będziesz spadał. Gdzie on poszedł? Dobrze, 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 dobrze. Jak on tak szybko tu zszedł? Co on jeszcze niżej zlazł?
O, tam jesteś. Ach, art. No bij się, Geralt! Jasny gwint! Masakracja. Nie do końca. Mam. Ta. Karty, wiadomo. Bajo! Krew królem dżungli. Było, nie zmyślam. Mogę zapisać grę? Stan gry został zapisany, fantastycznie. I to byłoby na tyle, moi drodzy. Ja mam nadzieję, że wam się podobało. Grał z wami Avres, życzę wam przyjemnego dnia. Trzymajcie się i do zobaczenia jutro o tej samej porze. Ciao!